Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a. Dzisiaj mam dla Was dosyć niesamowity rower. Jest to Trek Super Commuter 9S. Super Commuter Plus 9S. Jest to rower, którego wspomaganie elektryczne działa aż do prędkości 45 km na godzinę. Zacznę od takich może trochę bajerów, czyli wyposażenia tego roweru w rzeczy, które nie są niezbędne, żeby on jechał, ale bardzo fajnie poprawiają jakość jazdy. Pierwsza sprawa to rower jest wyposażony w oświetlenie zarówno przednie, jak i tylne, zasilane z systemu zasilającego silnik. Co więcej, przednie światło ma dwa tryby pracy, światła krótkie i światła długie, także jeżeli jest naprawdę ciemno, możemy sobie włączyć światła na większą moc. Na wyświetlaczu regulujemy sobie prędkość, siłę wspomagania. Jest tu kilka trybów, tryb Eco, Tour, Sport i Turbo. Przy trybie Turbo jest to najwyższa asysta od silnika i wtedy ten rower wyciąga do 45 na godzinę jeszcze silnik nas wspomaga. Rowery elektryczne różnią się od skuterów elektrycznych tym, że wymagają ciągłego obracania pedałami, żeby silnik Was wspomagał. Oczywiście kręci się do przodu. Zazwyczaj rowery pokazujemy od prawej strony, bo mają przerzutki, dużo ciekawych elementów. Ten w zasadzie tak samo dużo ciekawych elementów ma zarówno po stronie lewej, jak i prawej, dlatego że napęd jest tutaj jednorzędowym łańcuchem. Cała przekładnia jest zawarta w pylnej piaście, obsługujemy ją manetką pod prawą ręką. Jest to piasta Nuvinci o płynnej regulacji przełożenia. Wyposażony jest w hamulce tarczowe Magury. To co ciekawe, to obydwa hamulce są wyposażone w stycznik elektryczny i tak jak w samochodzie, w momencie jak naciskacie hamulec, zapalają Wam się światła stopu w rowerze. Hamulce tarczowe Magury, jest to marka od kilkudziesięciu lat obecna w branży rowerowej, szczególnie właśnie w segmencie hamulców. Także przy tych prędkościach po 40 na godzinę w hamulce pozwolą Wam na pewno ten rower zatrzymać w odpowiednim momencie. Co więcej, rower ma sztywny widelec, tak jak widzicie, jest to rower przeznaczony raczej do jazdy po utwardzonych nawierzchniach. Także nie ma amortyzatora, dzięki temu jest około kilogram lżejszy niż gdyby była to wersja amortyzowana. Za to ma tak zwane balonowe opony, które same w sobie stanowią dość dużą amortyzację i pozwalają komfortowo jeździć po mieście. W standardzie otrzymujemy bardzo fajne aluminiowe dopasowane do całości błotniki, automatycznie składającą się stopkę. Pokażę Wam jak to działa. Jeżeli mamy rower zaparkowany na rozłożonej stopce, to rower stoi tak. A w momencie, kiedy podniesiemy go chociaż trochę, stopka złoży się sama. To, co jest nowe w tym modelu, to system mocowania baterii w treku. Nie jest już ordynarnie na zewnątrz przykręcona do ramy. Jest bardzo ładnie zintegrowana tutaj z ramą. Tak samo silnik ma bardzo schludną, zintegrowaną z ramą obudowę. Także to jest ten najnowszy model treka, który gdzieś tam już wcześniej przebijał się do mediów. W tej chwili jest dostępny w Airbike Wilanów. Mamy rower testowy. Możecie sobie go wypożyczyć, sprawdzić, czy to jest to, co na przykład na dojazdy do pracy będzie dla Was odpowiednie. Dzięki i do zobaczenia w następnym naszym odcinku.